Witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej poprzedzającej spotkanie z Piastem Gliwice. Jak wiedzą Państwo, trwa trening drużyny, a nie chcąc przedłużać godziny rozpoczęcia naszego spotkania, przybył na konferencję Matusz Płótnocki. Także przepraszamy za tę drobną zmianę, natomiast też chcemy szanować Państwa czas i specjalnie nie przedłużać godziny rozpoczęcia naszego spotkania. Zapraszam do zadawania pytań. Proszę tylko o korzystanie z mikrofonu, przedstawianie się, podanie nazwy redakcji. Dawid Cydrowski, Radio Poznań. Tak, zanim przejdziemy do tego meczu z Piastem Gliwice, to chcielibyśmy Cię podpytać o ten wczorajszy mecz z Holendrami z Utrechtu. Ty broniłeś w tym spotkaniu. Powiedz, jak to wyglądało z Twojej perspektywy? Czy ten bezbramkowy remis to jest na plus czy na minus? Jak Wy do tego podchodzicie? Czy to był dobry rezultat, mówiąc tak wprost? No, dzień dobry. Myślę, że zagraliśmy dobre spotkanie. Naprawdę dobre spotkanie w obronie, na plus w obronie, na minus w ataku, da się tak powiedzieć, bo te szanse, któreśmy mieli, były dobre, a mogliśmy wykorzystać i ten wynik by był inny, bo ta bramka na wjeździe się bardzo ceni. Szkoda tego, ale myślę, że tak jak w jakim składzie zagraliśmy w obronie po pierwszy raz, myślę, że to wyglądało dobrze. Mam nadzieję, że i w drugim spotkaniu zagramy na zero i awansujemy. Przynajmniej na początku tego sezonu sytuacja w bramce wygląda tak, że ty bronisz w pucharach, Jaśmin broni w lidze. Czy była jakaś rozmowa z trenerem Dawidziukiem albo z trenerem Bielicą na temat twojej sytuacji? Czy tak to będzie wyglądało dalej? Czy ty to akceptujesz? Czy to jest jakaś sytuacja tymczasowa? Nie wiem, były już takie rozmowy? Rozmowy były takie, że na pierwszej odprawie w meczu już, kiedy my grali w Macedonii, z Macedończykami u siebie, powiedział trener, że będzie zmieniać zawodników, że tych meczów będzie więcej. Na razie tak to wygląda, że zmieniamy się i ja to akceptuję i jak to będzie wyglądać, to nie wiem. Zobaczymy dalej, jak to będzie wyglądać, ale na razie jest tak, jak jest. Smyk, Gazeta Wyborcza. Matusz, chciałbym Cię podpytać o to, bo od początku sezonu właściwie co mecz to gracie w innym ustawieniu w obronie. Inny jest bramkarz, zmieniają się boki obrony, zmieniają się stoperzy, znów zmienia się bramkarz i tak w kółko. Pytanie, czy to nie jest trochę deprymujące dla zawodników? To znaczy, ja wiem, że Wy akceptujecie taki stan rzeczy, bo musicie, ale jak to wpływa właśnie na zgranie, na to, jak to wygląda na boisku? Czy to nie jest właśnie dla Was trochę dezorientujące? Dezorientujące to nie jest, ale jest to prawda, jest to lepsze, jak ci zawodnicy się nie zmieniają, ale jesteśmy zgrani, ale myślę, że w takim klubie jak jest Lech, są doświadczeni piłkarze i myślę, że ta aklimatyzacja jest szybka i to pokazał wczorajszy mecz w Holandii, że ci piłkarze już przychodzą doświadczeni i mają z stylu za sobą dobre mecze. Na razie to nie ma żadnych problemów. Kolejne pytanie, proszę. Przed Wami mecz ligowy z Piastem Gliwice. Powiedz, czy wy trochę nie łapiecie się sami na tym, że no teraz Wasze myśli pochłonięte są europejskimi pucharami, ważne mecze z Utrechtem, mecz w czwartek, kolejny mecz w przyszły czwartek, rewanż z Utrechtem i gdzieś po drodze są te mecze ligowe. Czy nie jest tak, że gdzieś Wasza uwaga koncentruje się na tych europejskich pucharach, a ta liga jest, bo taki jest terminarz i trzeba ją zagrać, a te myśli jednak skupiają się na europejskich pucharach? Jak to wygląda? No, z tymi wynikami może to tak wyglądać, że tak to jest, bo w lidze to nie wygląda to najlepiej. Ale ja z mojej strony muszę powiedzieć, że skoncentrujemy się na ligę, na ten najbliższy mecz. Myślę, że każdy zawodnik do tego podchodzi, że w ligę trzeba zdobywać punkty, bo tego podziału już punktów nie ma. A każdy mecz jest ważny, każdy punkt jest bardzo ważny. No a myślę, że zawsze się skoncentrujemy na te najbliższe spotkanie. Chcemy się co najlepiej przygotować i tak do tego podchodzimy.
są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, dziękujemy. Za moment druga część konferencji.